Panie, panowie profesorowie, szanowni państwo w swoich stopniach i tytułach. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować po pierwsze organizatorom za zorganizowanie tak wyśmienitej inicjatywy, zarówno mam na myśli stowarzyszenie, jak i nasze dzisiejsze spotkanie, jak i państwu, tak licznie zgromadzonym, państwo się nie mieścicie w tej dużej sali, to też świadczy o zainteresowaniu Polską, naszymi sprawami, naszą przyszłością. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat sytuacji geopolitycznej państwa polskiego, stanu naszego bezpieczeństwa i oczywiście szanując formułę zaproponowaną przez organizatorów, postaram się powiedzieć kilka słów moich subiektywnych, co robić w zakresie szeroko pojętego naszego bezpieczeństwa. Chociaż sytuacja nie jest prosta, to jest truizm. Szanowni państwo, nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że nawigatorzy państwa polskiego dzisiaj obrali kurs na wojnę. Na wojnę z państwem Związku Rosji. Nie mam co do najmniejszych wątpliwości, że polityka zagraniczna państwa polskiego, zwłaszcza polityka wschodnia po roku 1999, jest polityką konfrontacyjną. Jest polityką w pełni podporządkowaną interesom obcego mocarstwa. Jest w pełni podporządkowana interesom mocarstw anglosaskich. Przede wszystkim oczywiście Stanom Zjednoczonym, ale wiemy doskonale, że Stany Zjednoczone budują całą sieć swoich partnerów, senior partnerów, junior partnerów, jakbyśmy tego nie nazywali. Wiemy doskonale, że Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, takie państwa są dzisiaj traktowane bardzo po partnersku ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone od roku mniej więcej 2008 zorientowały się, że niemożliwe jest utrzymanie liberalnej hegemonii na świecie bez wprowadzenia nowych konfliktów, bez rozpoczęcia nowych konfliktów, krótko mówiąc bez Eurazji. Nie ma tak, ponieważ rok gospodarczy lat 2008-2009 hegemonię Stanów Zjednoczonych. Amerykanie byli absolutnie dominującym mocarstwem po 1991 roku, aż do tego kryzysu, kiedy pękła ta bańka na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. I wtedy Hillary Clinton, już jako sekretarz stanu, w roku 2011 ogłosiła ten słynny zwrot ku Azji, tak zwany pivot na Pacyfik. Amerykanie po 10 latach zdali sobie sprawę, że głównym beneficjentem globalizacji i przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu jest Chińska Republika Ludowa. Wielki popłoch wśród amerykańskich strategów spowodowało oświadczenie przewodniczącego Xi Jinpinga z listopada 2013 roku o budowie nowego jedwabnego szlaku, o jednym pasie, jednej drodze, czyli zjednoczeniu Eurazji gospodarczym, powiązaniu Eurazji wszystkimi połączeniami logistycznymi, handlowymi, gospodarczymi. To jest wielkie, śmiertelne zagrożenie dla liberalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych, dla amerykańskiej dominacji nie tylko geopolitycznej, ale także cywilizacyjnej. Wszystko to, co rozumiemy dzisiaj przez te pojęcie cywilizacji liberalnej czy cywilizacji demoliberalnej, jakbyśmy ją nie chcieli nazwać, ze wszystkimi tymi negatywami tejże amerykańskiej kultury, jest dzisiaj zagrożone. Jest zagrożone przez wielką globalną zmianę sił. I od roku 2008 Amerykanie robią bardzo wiele, aby podpalić Eurazję. Doskonale obserwowaliśmy to od końca roku 2010 z apogeum w latach 2011-2012. To, co zostało zupełnie niesłusznie nazwane tak zwaną arabską wiosną, czyli tak naprawdę próbą podpalenia Magrebu i Bliskiego Wschodu. Doskonale widzimy to po dziś dzień w Syrii. Widzimy, co Amerykanie zrobili z Libii. Widzimy doskonale, co zrobili z Syrii. Widzimy to, co zrobili w Serbii w 1991 roku, jeszcze wcześniej. Widzimy, co zrobili w Afganistanie w 2001 roku, czy przez te 20 lat najdłuższej i przegranej przez Amerykanów wojny. Widzimy, co zrobili w Iraku. Amerykański uniwersytet, Brown University, prowadzi program badawczy pod tytułem Costs of War, czyli koszty wojny. W Polsce o tym się w ogóle nie mówi. Sami amerykańscy badacze podkreślają, że w latach 2001-2021 w wyniku wojen napastniczych prowadzonych przez Stany Zjednoczone zginęło ponad 900 tysięcy ludzi.
Ponad 900 tysięcy ludzi zostało zabitych w wyniku bombardowań, w wyniku tortur, w wyniku wojen domowych, w wyniku rebelii, w wyniku głodu, chorób, epidemii. I to jest hegemon, który chce narzucać dzisiaj Europie i Eurazji i całemu światu normy moralne, normy etyczne. Absolutnie na to nie może być zgody. Absolutnie na to nie może być zgody. Szanowni Państwo, i widzimy to doskonale, że dzisiaj Amerykanie są zdesperowani. Zdesperowani. Mniej więcej od 2015-16 próbują wcielić w życie to, co pięknie expressis verbis, czyli wprost powiedział dr George Friedman, bardzo mocno promowany w Polsce amerykański strateg, który w 2016 roku na łamach Chicagowskiej Rady Spraw Globalnych powiedział, że Stany Zjednoczone są zainteresowane w tym, aby stworzyć, cytuję, kordon sanitarny między Niemcami a Rosją. I to zostało uruchomione, Szanowni Państwo, w samym 2016 roku w postaci inicjatywy Trójmorza. Przecież Trójmorze, tak zwany Trójkąt Lubelski, a ostatnio nowa propozycja rządowa Polska Bałtyckiej Ósemki, to nic innego jak próba właśnie tworzenia amerykańskiego kordonu sanitarnego, który ma z jednej strony naciskać na Niemcy, a z drugiej strony osłabiać Rosję. Ale to jest za mało dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ ich hegemonia naprawdę się kruszy. Mają coraz większe problemy wewnętrzne, bardzo poważne problemy wewnętrzne. W związku z tym widzimy, jak mocno ingerują w przestrzeń postsowiecką. Widzimy doskonale, ile miliardów dolarów, co zresztą przyznała Victoria Nuland, wpompowali w Ukrainę. Przecież ten konflikt w Ukrainie ani w roku 2022, ani w 2014 już tego konfliktu amerykańsko-rosyjskiego na terytorium Ukrainy widzieliśmy w roku 2004. Pomarańczowa rewolucja i udział polskich polityków ramię w ramię z neonazistami ukraińskimi na zachodniej Ukrainie. Na to absolutnie nie powinno być zgody. Natomiast widzimy, że Amerykanie starają się oddziaływać w przestrzeń postsowiecką, starają się osłabić Rosję, starają się rozerwać taktyczny sojusz rosyjsko-chiński. I przez ostatnie 8 lat Amerykanie wpompowali miliardy dolarów w armię ukraińską, w ukraińskie służby specjalne, w ukraińską gospodarkę. I to, co dzisiaj obserwujemy, to nie jest, Szanowni Państwo, tylko i wyłącznie wojna rosyjsko-ukraińska. To jest proxy war, jak mówią Amerykanie. To jest wojna zastępcza Stanów Zjednoczonych, ich sojuszników z NATO i tych spoza NATO, bo mówimy tutaj także o tym sojuszu pięciorga oczu, tych państw, które wymieniłem. Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania i Kanada. Oczywiście Wielka Brytania, Kanada są w NATO. Z Rosją, a pośrednio także z Chinami. O to idzie gra, Szanowni Państwo. Tu nie chodzi o to, że walczy się o demokrację, o prawa człowieka. Nie. Tu są twarde interesy geopolityczne. I niestety w tej koncepcji, którą zaprezentował i Zbigniew Brzeziński, nieżyjący już amerykański geostrateg, i George Friedman, Polska ma być zderzakiem strategicznym. Zaraz za Ukrainą. Świetnie to opisał profesor Brzeziński w swojej książce Wielka Szachownica. Polecam Państwu, myślę, że większość z Państwa słyszała o tej książce, ale polecam sięgnąć po nią, ponieważ ona nie straciła swojej aktualności. Ukraina jest tam wymieniana jako stworzeń geopolityczny. Gdybyśmy zamienili to słowo stworzeń, bardzo żargonowe, akademickie, na słowo zderzak, to zobaczymy, że absolutnie ta polityka jest realizowana. Dzisiaj Ukraina jest amerykańskim zderzakiem. Celem Amerykanów jest maksymalne osłabienie Rosji cudzymi rękami. W tym przypadku rękami Ukraińców. Tylko że siła Ukrainy już bardzo mocno maleje. Maleje, już są problemy z mobilizacją, z uzupełnieniami. I jeżeli sięgniemy po książkę Brzezińskiego, to tam jest napisane bardzo wyraźnie. Jeżeli Ukraina zacznie słabnąć bądź upadnie, kolejnym stworzeniem, czytaj, zderzakiem geostrategicznym staje się Polska. I widać tutaj bardzo mocne ciśnienie, bardzo mocny nacisk na to, aby Polska włączyła się do tego konfliktu, aby Polska weszła nie tylko w postaci wsparcia Ukrainy, prawda, we wsparciu humanitarnym, w sprzedaży Ukrainy, w sprzedaży węgla i tak dalej, ale aby wojsko polskie wzięło udział w tej wojnie. I to jest realne, śmiertelne zagrożenie dla państwa polskiego.
jako oficer rezerwy, jako porucznik rezerwy, który wielokrotnie, kilkunastokrotnie był powoływany na różnego rodzaju ćwiczenia. Ja nigdy jako żołnierz zawodowy nie służyłem, ale byłem na wielu szkoleniach, kursach, nie jeden poligon zwiedziłem w Wojsku Polskim i wiem, jak dramatycznie wygląda system szkolenia rezerw w Wojsku Polskim, jak dramatyczne są zapóźnienia. Wiemy również doskonale, że Polska nie ma systemu obrony cywilnej. Potwierdziły to dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku i z 2019 roku. Polska nie jest przygotowana, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa zwykłym ludziom. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale 23 czerwca bieżącego roku w Sejmie odbyło się spotkanie jednej z podkomisji, na której administracji oraz obecny wtedy komendant główny Państwowej Straży Pożarnej przyznali, że w Polsce miejsce w schronach ma 3% populacji. 3% populacji. W polskim prawie budowlanym nie ma definicji schronu. Nikt nie zadbał przez ostatnie 30 lat o definicję schronu. Nie, a w tych 62 tysiącach budowli, które można uznać za schrony, bardzo często nie ma urządzeń filtrowentylacyjnych, nie ma całej infrastruktury i logistyki, która jest niezbędna do przetrwania ostrzału rakietowego, bombowego. Nie mówiąc o zagrożeniu nuklearnym, bo przecież takie zagrożenie potencjalnie jest i musi być brane pod uwagę przez każdego decydenta w Polsce. I niestety, szanowni państwo, z tych 3% populacji, która może się schronić, tak naprawdę ułamek procenta będzie miał jakąkolwiek ochronę w przypadku promieniowania, w przypadku fali uderzeniowej, w przypadku promieniowania cieplnego, czyli tego wszystkiego, z czym możemy mieć do czynienia w przypadku potencjalnego większego konfliktu w naszej części Europy. Do drugiej części, do tego, co robić, chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że polska polityka wschodnia jest naznaczona bardzo szkodliwym mitem. Mitem jagiellońskim, mitem romantycznym i mitem Międzymorza. To jest najbardziej szkodliwe skażenie polskiej myśli politycznej, z jakim mamy do czynienia, może od powstań niepotrzebnych, zupełnie szkodliwych w historii państwa polskim. Oczywiście chwała przywódcom tego, oczywiście zwykłym powstańcom. Wszystkim powstańcom cześć i chwała, bo to nie oni wybrali o zwykłych, szeregowych powstania, zwykłych powstańcach, ale hańba absolutna tym czynnikom politycznym, które doprowadziły do wykrwawiania narodu na przestrzeni dziejów. Szanowni Państwo, ten mit Polski Jagiellońskiej, jakiegoś budowy Międzymorza, jest jednym z najbardziej szkodliwych. Działalność telewizji Bielsat, wtrącanie się wewnętrzne sprawy Republiki Białoruś. Widzimy to doskonale po 9 sierpnia roku 2020, czyli po ostatnich wyborach prezydenckich w Republice Białoruś. Próba wywołania kolorowej rewolucji w tym państwie przy udziale czynników dyplomatycznych. Mówimy o działalności służb specjalnych z terytorium Polski. Próba tworzenia jakiegoś rządu alternatywnego Białorusi. Na terytorium państwa polskiego. To są absolutnie skandaliczne i niedopuszczalne działania, które podważają równowagę sił w regionie i narażają nas, kraj nieprzygotowany do wojny. Proszę zobaczyć, mieliśmy już po 5 latach mieć ponad 53 tysiące wojsk obrony terytorialnej. Jest ledwie 30 kilka tysięcy. Gdzie tutaj 300 tysięcy? Proszę zobaczyć, jaka jest proporcja sił na Ukrainie. Jak wygląda system obrony cywilnej, jak wygląda system obrony terytorialnej na Ukrainie. To są nieporównywalne w ogóle systemy. My jako kraj prowadzimy politykę na rzecz żyrantów Stany Zjednoczone. Powstaje fundamentalne pytanie dzisiaj. Co się stanie z bezpieczeństwem państwa polskiego, jeżeli dojdzie do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie? A wiele wskazuje na to, że do takiej wojny dojdzie. Wiemy doskonale, że expressis verbis, bezpośrednio Izraela mówią, przygotowują się do wojny z Islamską Republiką Iranu. Uważam, że wielkim skandalem w polskiej dyplomacji i w ogóle w polskim życiu publicznym było zorganizowanie w lutym 2019 roku konferencji antyirańskiej tutaj w Warszawie. Ja miałem przyjemność i zaszczyt brać udział w konferencji jako kontra do tej konferencji rządowej antyirańskiej, gdzie protestowaliśmy siłami oddolnymi, siłami także polityków niezgadzających się z tą wizją. Protestowaliśmy jako naukowcy, jako przedstawiciele środowiska akademickiego, ale widzimy, że ta próba wciągnięcia Polski już nie tylko do wojny
z państwem związkowym Rosji i Białorusi, ale na drugi front, do wojny na Bliskim Wschodzie, jest coraz większa. Jest coraz większa. Ja się pytam, zadaję publiczne pytanie. W jakim celu szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak, w tym roku odwiedził Izrael? Przypomnę tylko, że Izrael nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przypomnę tylko, że Izrael nie jest członkiem NATO. Dlaczego Wojska Polskiego, nie informując o szczegółach, ja nie mówię o tych ogólnych, o tych ogólnikach sprzedawanych opinii publicznej, odwiedził Izrael. W rewizycie, tydzień później, szef Sztabu Sił Obronnych Izraela, bo taka jest nazwa oficjalna Sił Zbrojnych tego państwa, przyleciał do Polski i pierwsze swoje kroki skierował do Muzeum byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zaatakował prezydenta Iranu. Szanowni Państwo, z terytorium państwa polskiego jest werbalnie atakowany prezydent Iranu przez najwyższego dowódcę Izraela. Pytanie, jaki Polska ma w tym cel? Generał Kochawi, Aviv Kochawi, bo o nim mowa, odwiedził również Warszawę. Pytanie, w jakim celu? Mamy do czynienia z dziwnymi negocjacjami polsko-izraelskimi, poprzedzonymi konferencją sprzed 3,5 roku antyirańską, która każe postawić dzisiaj pytanie, czy Polska jest przewidywana do udziału, a jeżeli tak, to w jakim stopniu i w jakim charakterze, w wojnie z Iranem. Bo o tej wojnie oficjalnie powiedział były już premier Naftali Bennett, powiedział premier Lapid, powiedział o tym minister obrony, mówi o tym generał Aviv Kochawi. W tym roku odbyły się jedne z największych w historii Izraela ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Rydwany Ognia, które symulowały lotnicze, potężne, zmasowane uderzenie na Iran. Oczywiście pod pretekstem uderzenia w instalacje rzekomo służące do broni jądrowej. I trzecie zagrożenie, czyli potencjalny konflikt na Indo-Pacyfiku. Potencjalny konflikt między Chinami, oczywiście Chinami właściwymi, a Tajwanem i między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Co się, proszę Państwa, stanie, jeżeli dojdzie do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, do konfliktu na Indo-Pacyfiku? Czy Amerykanie, którzy od 2011 roku robią pivot na Pacyfik, robią zwrot ku Azji, będą tak samo bronić Polski jak Izraela? Będą tak samo bronić Polski jak Tajwanu? Tak samo będą bronić Polski jak Korei Południowej? Czy zostaniemy z tym bałaganem sami? Nieprzygotowani, bez systemu obrony cywilnej, bez absolutnie sił zbrojnych, które są gotowe do pełnoskalowej wojny. A przypomnę tylko, że na Ukrainie jeszcze pełnoskalowej wojny nie ma. Dopiero ona może być. Niestety jest bardzo wielce prawdopodobne, że przekształci się to w wojnę pełnoskalową. Co robić? Szanowni Państwo, dwa poziomy, które można sobie jako zwykły człowiek wyobrazić. Poziom państwowy i poziom człowieka. W poziomie państwowym musi nastąpić radykalna zmiana polityczna. Musi nastąpić odejście od funkcji klienta Stanów Zjednoczonych. Musimy odejść od funkcji wasala Stanów Zjednoczonych. Inaczej nie będzie żadnej niezależnej polskiej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. Polska jak tlenu dzisiaj potrzebuje polityki wielowektorowej, której rdzeniem, fundamentem jest zasada zero wrogów wśród sąsiadów. Podkreślam, zero wrogów wśród sąsiadów. To jest fundamentalna zasada. Druga zasada to jest prymat interesu ekonomicznego. Robimy interesy z każdym, z kim nam się opłaca. Jeżeli Chińczycy robią koncepcję nowego jedwabnego szlaku, jednej drogi, rozwijają huby, rozwijają połączenia morskie, lądowe, jednoczą kontynent gospodarczo, dlaczego mamy na tym nie skorzystać? Leżymy w takim położeniu, leżymy w takim miejscu Europy, mamy takie położenie geograficzne, że bycie zachód, północ, południe, nowy jedwabny szlak, nowy bursztynowy szlak, to jest nasza racja stanu. Nie może być tak, że ambasador amerykański mówi nam, z kim mamy handlować. Tak nie może być. I kolejna sprawa, szanowni, robimy interes każdym, z kim koresponduje nasz interes narodowy, tak? Natomiast oczywiście strzeżonego Pan Bóg strzeże, jak mówi stare polskie powiedzenie, i jeżeli chcemy pokoju, musimy się szykować do wojny. Musimy być mocni, musimy być zorganizowani. Dlatego po pierwsze, szanowni Państwo, system obrony cywilnej. Nie może być tak, że obecny rząd próbuje wprowadzić system tyrania plus.
system tyrania plus tylnymi drzwiami wprowadzić ustawę o ochronie ludności, która pozwala na wywłaszczanie ludzi, która pozwala na dokwaterowywanie jakichś innych ludzi do naszych mieszkań, do naszych domów, który pozwala wprowadzać odgórnie komisarzy do samorządów. No tak nie może być. Jest procedowana obecnie ustawa o ochronie ludności cywilnej, ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Absolutnie skandaliczny projekt. Widzimy to zaciskanie się kleszczy. I wreszcie nie możemy pozwolić, szanowni państwo, na zmianę struktury etnicznej państwa polskiego. Pomoc humanitarna tak, ale nie zorganizowana akcja przesiedleńcza. Nie ma zgody na zorganizowaną akcję przesiedleńczą i zmianę struktury etnicznej państwa polskiego. A niestety, jeżeli wczytamy się w bardzo mądrą broszurę, którą wydała Konfederacja Korony Polskiej pod tytułem Stop Ukrainizacji Polski, broszura jest do pobrania bezpłatnego na stronie internetowej tej partii, to wczytamy się, że mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym procederem, gdzie tak naprawdę garstka ludzi otrzymała status uchodźców, a cała reszta pobiera całe świadczenia socjalne, no praktycznie na jakiej podstawie, ja się pytam dzisiaj. To każe zadawać pytanie, czy nie mamy do czynienia z próbą zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. Tyle jeśli chodzi o... I temu trzeba powiedzieć stop i absolutnie pomoc humanitarna tak, ale po udzieleniu tej pomocy humanitarnej jako gospodarz, oczywiście gościnny, potrafimy odprowadzić gości do drzwi. I ostatnia sprawa, ale last but not least, jak mówią anglosasi, czyli ostatnia, ale nie najmniej ważna. Jak się przygotować? Bo możemy sobie mówić o radykalnych zmianach politycznych. Wiemy doskonale, że wymaga to głębokich zmian i w Sejmie, i głębokich zmian w służbach specjalnych w Polsce. Wiemy doskonale z badań Instytutu Pamięci Narodowej, że polski wywiad po roku 1989 i nie tylko wywiad został podporządkowany pod CIA. Wiemy, że polskie służby specjalne w bardzo dużej mierze nie są służbami samodzielnymi i trzeba to zmienić, ale to są zmiany radykalne. Tutaj nie wszystko od nas zależy. Niestety, tak jak w roku 1918, nie wszystko od nas zależało. Bardzo wiele zależało od koniunktury zewnętrznej, od uwarunkowań wewnętrznych. Ale gdyby nie było tej pracy organicznej, tej pracy u podstaw, którą wykonywał Roman Dmowski, cały obóz narodowy, Ruch Ludowy, Wincenty Witos, wielu innych, Wojciech Korfanty, gdyby nie było także zalążków polskiej siły zbrojnej i tej w kraju, i tej, którą budował generał Józef Haller na zachodzie, to nie byłoby Polski w takich granicach, a na pewno nie przetrwałaby wojny, która była na początku niepodległości. Zatem co robić jako zwykły człowiek? Po pierwsze, najważniejsza rzecz to jest głęboka edukacja i wymiana informacji. Dywersyfikujmy się informacyjnie. Nie zdawajmy się na jedno źródło informacji. Twórzmy swoje media, twórzmy swoje kanały informacyjne. Nie mamy szans stworzenia jednej wielkiej telewizji, która będzie rywalizować z TVP, TVN-em, CNN. Ale możemy stworzyć tysiące kanałów w mediach społecznościowych. Dziesiątki, setki tysięcy takich kanałów. Nawet jeżeli zamkną 100 czy 1000, to nie zamkną nam ust. To jest taktyka roju. To jest strategia oporu niekierowanego. Tak się właśnie tworzy nowoczesny opór w XXI wieku. Strategia oporu niekierowanego. Polecam, szanowni państwo, świetny artykuł doktora, już teraz profesora, Jarosława Tomasiewicza w Przeglądzie Geopolitycznym w tomie pierwszym. Można znaleźć, wygooglować sobie za darmo, przeczytać. Czym jest strategia oporu niekierowanego? Zachęcam do zapoznania się. Strategia roju. Tworzymy setki, tysiące, dziesiątki tysięcy kanałów informacyjnych, takich, których nie można po prostu zamknąć. Nawet jeżeli, tak jak powiedziałem, zamkną nam 1000 czy 2000, zostanie 22 tysiące innych. Głęboka edukacja, ale edukacja, która, rozumiem przez to, po pierwsze, edukację dla bezpieczeństwa, mądrą. My jako realiści musimy przetrwać. Choćby była ta wojna, odpukać, choćby była ta wojna, ona może być, ona jest bardzo prawdopodobna, że nas w tę wojnę wepchną po prostu Amerykanie. To my musimy przetrwać. Dlatego warto dzisiaj przygotowywać się, mądrze myśleć na zasadzie przetrwania, robić zapasy, interesować się stronami związanymi z szeroko rozumianym przetrwaniem w warunkach czy to miejskich, czy to wiejskich. Robić zapasy żywności, wody, jedzenia, lekarstw.
środków łączności i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego rozwijał, bo jest materiał na moim kanale. Jeżeli ktoś z Państwa chce, jest specjalny materiał, jak przygotować się na czas kryzysu i wojny właśnie na kanale na YouTubie, póki ten kanał oczywiście jest. Druga sprawa, Szanowni Państwo, to jest edukacja, głęboka edukacja polityczna i geopolityczna. Bez wiedzy nie zrobimy nic. Musimy być mądrzejsi niż ci niezbyt lotni dziennikarze. Bardzo często spotykamy się z dziennikarzami, z różnego rodzaju publicystami, których IQ jest równe temperaturze otoczenia, którzy próbują nam wmówić, że w naszym interesie jest przyjmowanie milionów migrantów, że w naszym interesie jest pójście na wojnę z Putinem, bo przecież Putin już nie ma broni, nie ma rakiet, Putin nie ma skarpet dla żołnierzy, nawet nie ma onuc dla tych żołnierzy rosyjskich, a co dopiero jakiegoś uzbrojenia, więc Rosja jest słaba i trzeba Rosję dobić, dobić tego niedźwiedzia. Czyli to jest usprawiedliwianie wejścia wojska polskiego na Ukrainę. Nie wolno do tego dopuścić, dlatego tak ważna jest nasza samoedukacja. Od ostatniego tygodnia października rusza Akademia Geopolityki, platforma e-learningowa, darmowa, w 100% darmowa, gdzie będzie na początek kilkanaście, a następnie kilkadziesiąt, kilkaset wykładów niezależnych od YouTube'a, niezależnych od Facebooka, od tych wszystkich wielkich korporacji. Zebraliśmy środki na to, uruchamiamy jeszcze w tym miesiącu Akademię Geopolityki. Zachęcam do kształcenia się w tym zakresie i do uświadamiania w swoich małych ojczyznach, w swojej rodzinie, kręgu znajomych. Jeżeli ktoś jest wierzący, praktykujący w jakimś swoim wspólnocie religijnej, czy to w parafii, czy w innej formie, w zależności od wyznania, warto uświadamiać. Dlatego, Szanowni Państwo, już kończąc, patrzę na organizatorów, historii nie zmieniają masy. Historię zmienia zdeterminowana mniejszość, świadoma, mądra, która wie, czego chce, która ma jasny cel, która jest w stanie zapalić innych do swojej wizji. I tacy ludzie mogą zmieniać rzeczywistość. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję bardzo.